W poprzednim odcinku śledziliśmy Milki i zobaczyliśmy coś bardzo strasznego. W dzisiejszym odcinku postanowiłem przyjść do Wojtka i powiedzieć mu o tym wszystkim, a przy okazji stworzymy laboratorium w jego bazie, którą mi pokazał w poprzednim odcinku. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, na samym początku zostawcie łapkę w górę, załóżmy 4000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa. Jest dzisiaj ze mną Wojtini. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam. Halo, witam. Słuchaj, muszę ci powiedzieć ważną sprawę. Słucham. Wczoraj na odcinku śledziłem Milki, moją dziewczynę. I ona poszła do świątyni i stary karmiła marchewkami, twoimi marchewkami karmiła te trumny, te w sensie wrzucała do tych kościołów trumny. Serio, stary. Chodź, idziemy w ogóle tam do tej świątyni. Zobaczymy, Dobra. Czy te marchewki tam jeszcze są, bo może są, stary, bo no, wątpię, żeby zmarli zjedli te marchewki. Tak no, mi się wydaje, że to jest, wiesz, raczej taka średnia sprawa, żeby to byli w stanie zrobić. I wydaje mi się, że jestem ciekaw, czy te marchewki tak długo tam przetrwały, czy takie leżenie na serwerze sprawiły, że znikły, czy nie. Jestem ciekaw strasznie, bo nigdy tego nie sprawdzałem, jak długo takie właśnie rzeczy się utrzymują na ziemi, no. I jestem ciekaw, jak to tam długo jest. Ostatnio jest trochę ciszej, jeśli chodzi o tą świątynię, nic się nie dzieje, więc w sumie mamy spokój trochę, ale czuję, że za niedługo i tak to wróci wszystko. Czuję, że i tak to zaraz się zacznie. Dobra, otwieram to. Chodź tutaj na dół. Ktoś deski zniszczył, nie ma desek. Nie, ja zniszczyłem, wiesz, bo ja już tu wlazłem. Nie, stary, no nie ma tych marchewek już. Znikły, ale autentycznie, mówię ci, przychodziła tu i rzucała na wszystkie trumny. Marchewki? No. A tu, dawaj, chodź tu zobaczyć, co tu się działo. Tu tego nie widać, ale ona przyszła tu normalnie koło tej trumny i tu tak stała się modliła. Nie, jamy tak zawieszone, już nie ma ich. Tak, chyba, nie wiem, może odpadły, zgniły, nie wiem o co chodzi. W każdym razie, ona do tej trumny się modliła, stary. O, tu jest ta skrzynia pułapka, w której już nic nie ma. Na szczęście tak. Nie było tam żadnej pułapki. No ale dobra, stary, no autentycznie modliła się przy tej trumnie. A i chciała pójść, ona chciała pójść dalej też, ale tam lawa była rozlana. Mam ciekawe, czy jest dalej rozlana, czy zastygła może. Ale tutaj dalej też gdzieś poszła. Czekaj, nie ma lawy? Co? Zamknęło się to. O kurczę, to działa. Znowu to zaczęło działać, stary. Nie, zamknijmy to. Ale kurczę, nie wiem co. Gdzie, otworzyłeś to znowu? Ale kozak. No ale jakim cudem to znowu zaczęło działać? Co jest grane? Nie wiem. Idziemy znowu tam na dół, idziemy znowu to przejść? Ja się boję. No to dawaj, spróbujemy. Dobra, ja lubię adrenalinę, czekaj. Schodzę tam na dół, otwieram tą skrzynkę i znowu lecimy z tym koksem. Ała. Ej, to jest dziwne, że my to robimy. Ale strasznie mi się to, znaczy nawet nie tyle, że spodobało, co... To było to takie duże emocje, a ja lubię emocje. Ekscytujące, dobra, uwaga. Otwieram i lecisz ten. Uwaga, otworzyłem, dawaj. No nie, troszkę coś się opóźnił. Ja nie mogę, jak nie zdążymy, to jest dramat. Nie wiem, jak my stąd wyjdziemy wtedy. Ale będzie dobrze. Dobra. W tą stronę, dobra. Do góry, w prawo, lewo. Dobra. Prawo, dobra, lewo. Ej, uwaga. Udało się to przejść za pierwszym razem. O nie, dobra, zdążyłem też, stary. Ja nie mogę, dobra, ale ten mechanizm dalej działa. Czyli on, w momencie kiedy się go zdezaktywuje, to on po jakimś czasie z powrotem wraca do działania. Z powrotem znowu aktywuje się i znowu jest w stanie działać. Tylko chyba trzeba jeszcze dłużej poczekać, żeby się pokazała następna rzecz w tamtej skrzynce, stary, wiesz? Dobra, zamknij to. Dobra, super, lecimy. Ale ten mechanizm też jest fajny, mega to fajnie wygląda z tą dziurą. Tak, dobra. Chodź, stary, dokończymy ten, jak to się nazywa? Laboratorium? Laboratorium, tak, to co ty mi pokazałeś, tą tajną bazę, w ogóle oprowadzimy was po tej tajnej bazie. Bo Wojtek zbudował tajną bazę, o której mnie oprowadził wczoraj na odcinku, znaczy dzisiaj na odcinku u siebie, więc powinien się tam pójść, zobaczyć jak odcinek wyszedł, myślę, że całkiem fajnie. No i w dzisiejszym odcinku zrobimy moje laboratorium tam gdzieś obok. Bo wiecie, że nie byłbym sobą, gdybym laboratorium nie zrobił. Więc, no, musiałem. Dobra, schodzę tu na dół. O kurczę, idealnie wpadnę do tej bazy, idealnie. Serio? No. Perfekcyjnie.
Dobra, schodzę tu na dół. Patrzcie, jaka ta baza jest kozacka. Ona wygląda tak trochę jak w ogóle takim stylu Batmana. I swoją drogą zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kanał Szczypson Plus, ponieważ tam wraz z Dave'em prowadzę serię z Lego Batman właśnie akurat. I myślę, że całkiem fajnie to wychodzi. Gramy sobie w dwójkę, mamy dwie kamerki na odcinkach. Myślę, że to jest coś mega fajnego, mi się naprawdę to mega fajnie przechodzi. I następne Lego również będą, myślę, mega super. Dobra, zacznijmy tu od tego pomieszczenia. Tu w sumie nic nie ma, tu na początku stał Enchant, ale go przenieśliśmy na odcinku u Wojtka tutaj. I kurczę... Tak, ale on tu w sumie całkiem fajnie wygląda, podoba mi się tutaj. No, fajnie wygląda też. No i tutaj miejsce takiego właśnie odpoczynku. Sypialne, tu ten sypialnia, sufit tak. Mi się najbardziej podoba. Tak, ładnie to wygląda wszystko. No i tutaj po drugiej stronie już zaczęliśmy przygotowywać laboratorium, już mamy tak naprawdę wszystko zrobione. Widzicie, tu laboratorium tak pięknie wygląda. Z każdym razem, kiedy robię palionowo, to te wszystkie... Znaczy, kiedy robię laboratorium na następnym palionowie, to za każdym razem coraz lepiej to wygląda. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie to tutaj udekorowywać, będziemy jakieś tutaj ciekawe rzeczy dawać. Tylko ja szczerze mówiąc totalnie nie wiem, co mam dawać. Nie jestem totalnie przygotowany, szczerze ci przyznam, żeby tutaj cokolwiek dawać. Wiem, że na pewno przydałby się... Za to ja się przygotowałem, bo też tutaj stroiłem wszystko dookoła. Aha, masz coś? Bo wiem, mam, że na pewno stół do alchemii by się przydał. To jest taki must have. Stół do alchemii. Masz? Poczekaj, zejdę bo wiem, że miałeś w ten. Tutaj miałeś jakiś ten swój, nie? Zejdę sprawdzić. W skrzynce był, masz. Masz? O! Ale to nie taki stół. Nie taki stół. Nie, mi nie chodzi o to. Ten? Nie chodzi o to. Tak, ten. No bo ten to jest... A czyż ten też by można było dać? Ty takie dwa zrobiłeś? O kurczę. No, potężny, mam potężny. Ten dobra. I ten. Dobra, to czekaj, zrobimy takie ale dwa w takim razie. Nie. Czekaj, to w takim razie go dam tutaj, w tym miejscu, bo tu idealnie on wejdzie z tego co wiem. Pięć. Dobra, idealnie, pięć. Perfekcyjnie, trzy szerokości idealnie tu wlazło. Dobra, co masz? Dobra, o, serio aż tyle? No dobra, ale to w końcu laboratorium, to tu musi być tego dużo, to tu dam trzy. O, i wykorzystam teraz tutaj, wykorzystam to, żeby zrobić tutaj w tym miejscu, o, raz. Tak. O kurczę, jak to wygląda potężnie. Stary, kocioł by się przydał. Masz żelazo? Ty mi dajesz żelazo, ale ja nie wiem, gdzie go odłożyłem w ogóle. Szczerze ci przyznam, że nie mam pojęcia, gdzie go odłożyłem. Znajdziesz, masz tam gdzieś na górze jeszcze? Bo ty zbierałeś. Tak, jest gdzieś na... Albo ja mam tutaj... Żelazo... Ja mam trochę żelaza. Masz? O, dobra. Potrzebujemy niewiele, tak, no nie wiem, z... 12 mam. O, no to starczy. Dobra, czekaj. Crafting w ogóle, craftingu nie ma. Ja totalnie nie jestem przygotowany. Masz? No. Dobra, to widzę, że ty, Wojtek, tutaj dzisiaj jesteś sponsorem tego wszystkiego, bo ty masz wszystko. No, crafting miałem. Dobra, ja tutaj, gdzie ten crafting dać? Dobra, wydaje mi się, że w tym miejscu będzie idealnie. O kurde, dobrze to wygląda, no. Dobrze to wygląda, dobra, robię kocioł, stary, bo bez kotła... Jeszcze jakaś skrzynka tam ci się przydała. Znaczy, ja mi zostało, jak robiłem ten. Masz skrzynki jakieś? Tylko nie wrzuć do lawy, stary. Mam 6. O kurcze, ale blisko lawy żeś rzucił. Dobra, skrzynki, gdzie tu skrzynki ja bym... dać? Spróbuj dać tu, tutaj też możesz dać. Znisz to. Że po bokach? No. No to ja to lepiej tak zrobić, czekaj. Tak? I ten kocioł dać tu. Tylko... Nie da się go postawić, czy co? No nie, no da się, jest. Nie, no nie jest źle. No dobra, niech jest tak. O właśnie, tak, czekaj. Tak ciasno to jest dość, tak ciasno, można to jeszcze coś rozbudować. No, czekaj, tak, to na... znaczy wydaje mi się... O kurczę. Coś mi się z ten... Czekaj, wyrzuciłem żelazo? Nie, mam go, dobra. A nie zrobiłem sobie tego... Czekaj, bo chciałem zrobić sobie wiadro i nie zrobiłem wiadra w końcu. Dobra, zrobiłem wiadro. Czekaj, zajdę po wodę. O kurczę, nie udało mi się przejść. Zejdź po wodę, bo i całkiem nie... Nie zniszcz. Dobra, mam wodę. Ogarnąłem wodę, stary, wiesz? Tak, ja zaraz zobaczę, jak wygląda ta moja... Ty! Czekaj. Zajdę, o tam na dole jest, o tu jest woda gdzieś, dobra, czekaj. A, tylko nie wyjdę tu później. Żelką się wystrzelisz. A, to tak, żelką, dobra, to lecę po wodę. Zapomniałem, że mam żelkę. O, nie udało mi się. Ale dobra, gdzieś tu wpłynę, zabiorę wodę, bo tu jest jakiś kanion w ogóle, stary, jakie my tu mamy rzeczy, no, pod tym w ogóle, no, co jest grane? No, rzeczy, tu akurat w tym. Ło, tu jest mówię złoto. Mówię tak w stylu Batmana, jakiś taki kanion tutaj, możemy tutaj tędy uciekać, możemy to w ogóle wykorzystać jakoś też, to miejsce. Jakieś tajne przejścia tędy porobić, żeby uciec, ewentualnie by ktoś nas odkrył. Mówię ci, to jest kozmyk totalny. Prawie. O, udało mi się, dobra. I uwaga, ja wystrzeliwuję się tu, dobra, udało mi się. Teraz tam rozleję ci tą wodę. O nie! Rozleję. O, dobra, udało mi się.
I ten murek tutaj w tym miejscu. Dobra, udało się. Można zrobić tutaj też nieskończone źródełko, nam by się przydało. O, w sumie, ej, to w sumie możemy już teraz zrobić, bo mamy w sumie dwa razy wodę. To dawaj. Czekaj, gdzie bym ją zrobić? Tutaj bym zrobił. Tutaj, ja bym po prostu to poszerzył i zrobił z tego nieskończone źródełko. Aha, ale to jest nieparzyście, widzisz? No ale patrz, jak nieparzyście. Chodzi o to, że to jest 2x2 nieskończone źródło wody. Nie, tak? 3x3 też, trzy kratki też mogą być. I tak? Ze środka bierzesz wtedy, no. Ale to patrz, można zrobić coś takiego. Patrz, i tu rozwal płotki. No dobra, a ty nie masz kilofa? Nie mam, nie będę rozwalał, nie chcę mi się teraz. Dobra, no ale to mamy pod tym, widzisz? Chodzi o to, że tu pod tym jest, no to będziesz nie. zamurować. Nie tak. No to zamuruj to. No dobra, no ja wiem, o co ci chodzi, ale... Wiesz, o co mi chodzi, nie? Mhm. Czajesz bajerę? Tak. Czaję. Coś takiego i teraz... No ale patrz, tu mamy źródło wody, to już zrobimy sobie tu na maksa. Nie, to nie musi być tak, to źródło wody wystarczy, że będzie tak, poczekaj, tak. I tak, o czym się? I tak. I ze środka bierzesz. I to już jest nieskończone źródło. Co? No. Nie, Wojtini. Serio, nie wiedziałeś? Wojtini, jakie ty mi tu patenty teraz sprzedałeś. Co jest grane? Nie wiedziałem, stary, że tak działa. Totalnie nie miałem pojęcia. Ja pierniczę, dobra. To czekaj, zrobię to tak. Wow. Tak, oj kurczę, jakie źródło wody, co jest grane, ale mi to teraz zryło beret. Przysięgam. No mówię ci, że tak to można zrobić, a ty się pieprzyłeś z tym. No dobra, kurczę, dobra. Totalnie mnie poskładałeś teraz, Wojtek. Dobra, tam dam wodę, no, taką, rezerwowa woda jest za tym. Rezerwowa woda. Poczekaj, ja zajdę po ten. Ale mam dwa płotki jeszcze, nie wiem co z nimi zrobić. O dobra, zrobię tak. O, może być w sumie. Co? Masz stona? Żeby to podmienić? To czekaj. No dobra, to podmienimy to w sumie na stone, bo to żeby było w klimacie całym. Dobra. Jest dobra, no i laboratorium. Czekaj, czy my już mamy skończone? Co jeszcze jest potrzebne w laboratorium, żeby tutaj... Laboratorium? Co jest potrzebne w laboratorium? No, czekaj, co możemy jeszcze mieć w laboratorium? Ta lawa mi się mega podoba, że to tak spływa. Tutaj. No mega ten słup wygląda, ale ja bym go czymś omurował, żeby ktoś no, nie. Ale to nie byłoby tu miejsca, wiesz, tak? To jest ryzyko jeszcze. Ja wiem. Bez ryzyka nie ma zabawy. Czekaj, idę se umyć girę. Umyj sobie girę. Nie mogę wejść. O, dobra, wlazłem, stary, myję giry. Płucam, dobra. Wymyłem giry i tyłek też przy okazji. Dobra. No właśnie... Szkoda, że z tym stołem nic nie da się robić. Kurczę, szkoda strasznie, bo to by było mega fajne. Mega dobrze wygląda, ale kurde, nie da się nic z nim zrobić. No, szkoda. Oj, tu jest w ogóle jakiś moździerz, to się tak nazywa chyba popularnie, nie? Tak, moździerz, tym się ugniata różne rzeczy. Zamienia na proszek. Super, czekaj. Tylko... Czegoś mi tu brakuje. Co jest jeszcze w laboratorium, czego my nie mamy? Czekaj. Wydaje mi się, że... Laboratorium, znaczy, na pewno to jest brodawki by się przydały strasznie. O, brodawki. Patrz, w tym miejscu tu bym zrobił taki pokój jeszcze na brodawki. Poczekaj, to ja zajdę ten. Ja zajdę... Nie no, brodawek to nie mamy, stary. Będzie trzeba zajść do netheru, bo tam to mało kto był w tym netherze jeszcze. Drzwi jakieś by się przydały. Masz drewno może? Po brodawki to zajdziemy sobie już później, to teraz już nie będziemy o brodawki się tego rozchodziło, bo tam trzeba też piasek dusz i tak dalej, no tego nie mamy. Bo my w ogóle nie byliśmy prawie w... O kurde, jaka potężna łopata. Czego masz? Czego mało? Drewna, ale zajdę. Dobra. No bo potrzebuję drzwi, znaczy to też nie, to się nie pali teraz też, żeby to było, ale... 10 drewna. O, dobra. Idealnie. Czekaj, zrobię sobie te drzwi od razu. Deski sobie, zrobię drzwi. Mhm. Bo tu chciałem zrobić takie... O! Patrz, coś... Czekaj, jak to się robiło? To muszę z tej strony, tak? I tak. O! Super. Co, tak się też dało robić? No. Lol. Czekaj, jeszcze zrobię... Ale mega dobry, że to wygląda. Dobry, czekaj, że czekaj. Ja powiedziałem. Dobry, że... O nie mogę tu dać na to. Tu będzie trzeba tak otwierać, ale tam może być tak. Kurczę, to tak dobrze wygląda. Tu se trzeba będzie otworzyć ręcznie. I to się zamknie samo, ale już wyjść można normalnie. Super to jest. Ja zawsze robię takie drzwi rożne, że tak. Rożne? Rożne, tak. Narożne. Nie, narożne. Dobra, słuchaj, stary, my dopracujemy to wszystko jeszcze poza odcinkiem.
Tymczasem tak dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 na kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam bardzo serdecznie do Wojtka na kanał. Oczywiście link w opisie. Tam możecie wbić tam też odcinki. Wojtuś się szybko rozbija, rozbija. Może co ja mówię dzisiaj, mi się tak język plącze. Rozbija no i co? I już lecisz po 10 tysięcy subskrypcji, ci powiem, kurczę, jesteś już tuż. No po 10 tysięcy to. Ile no, ty masz już w tym momencie? 5700, 5800. No to już jest prawie 6 tysięcy, no to już można powiedzieć, że ty już biegniesz po to 10 tysięcy pierwsze. Ponad połowę, no. Słuchajcie, pobijmy rekord, niech on, kurczę, wbije 10 tysięcy szybciej niż ja, bo ja wbiłem w tydzień. Na plusie, czy? W tydzień, w sumie. W tydzień albo dwa tygodnie wbiję 10 tysięcy. Ale chodzi o plusa, czy o ten kanał? Wiesz co, na plusie to wbiłem, nie wiem, dobra, nieważne, w każdym razie wbijmy te 10 tysięcy u niego, więc bijecie koniecznie, link oczywiście w opisie. Trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, pa, pa!